Poniedziałek, 9 maja, Bartek Gębusia, witam, zapraszam na Telefakty. Nadleśnictwo pielęgnuje pamięć o powstaniu styczniowym. Jesteśmy opiekunami tego miejsca, ale też oczywiście mówimy tutaj o gospodarce leśnej. Przetarg na budowę stadionu unieważniony. Firma startująca w przetargu wyceniła tą inwestycję na więcej o 7,5 miliona złotych. Dobra pasca trwa. Pomarańczowo-czarni wygrali z Unią. Wszyscy będą zadowoleni i są według mnie szczęśliwi, jak Krzo wygrywa. Są wydarzenia, o których pamięć przekazywana jest z pokolenia na pokolenie. Z pewnością takim wydarzeniem jest Bitwa Powstania Styczniowego, która miała miejsce 159 lat temu pod Jeziórkiem. Pomnik przyrody Dom Przypułkowy Dionizy Czachowski liczy około 270 lat. Jest świadkiem historii, to przy nim 5 maja 1863 roku rozegrała się jedna z nielicznych, zwycięskich dla Polaków bitew w czasie Powstania Styczniowego. Pamięć o tych wydarzeniach była ważna przez drugą połowę wieku XIX, przez ten czas, kiedy Polska walczyła o niepodległość. Na etosie Powstania Styczniowego budowali swoją postawę legioniści, żołnierze II Rzeczypospolitej. Dąbi Polane, na której rośnie drzewo, zostały nazwane na cześć pułkownika Dionizego Czachowskiego, który w czasie Powstania Styczniowego był naczelnikiem wojennym województwa sandomierskiego. To on dowodził powstańczymi siłami w bitwie pod Jeziórkiem. To przykład, można powiedzieć, najwyższej wagi patriotyzmu. Samorodny talent partyzancki, dowódczy, który przyciągnął swoim autorytetem lokalnych mieszkańców, aby stawać w obronie ojczyzny wobec zaborcy rosyjskiego, aż do utraty życia w bardzo ciężkich czasach, gdzie nie było Polski na mapie Europy. Od 9 lat na polanie pułkownika Dionizego Czachowskiego odbywają się uroczystości o pamięć o wydarzeniach z 1863 roku. Szczególnie dba Nadleśnictwo Ostrowiec Świętokrzyski. Jesteśmy opiekunami tego miejsca, ale też oczywiście mówimy tutaj o gospodarce leśnej, szanując historię. Mówimy też o tym, że my w tej historii się tutaj znajdujemy i pielęgnujemy pamięć historii, tak samo dbając o przyrodę ojczystą, na terenie której teraz się znajdujemy. Bitwa pod Jeziórkiem była jedną z największych w rejonie Ostrowca Świętokrzyskiego. Wszystkie istotne i ważne wydarzenia w naszych dziejach powinny być objęte właśnie taką starannością, pieczołowitością, przede wszystkim pamięcią. Pamięcią o bohaterach, o tych, którzy walczyli za naszą wolność, za naszą niezależność, więc cieszę się bardzo, że mogę uczestniczyć w tak pamiątkowej uroczystości jak dzisiejsza. Te spotkania, żeby inspirowały szczególnie ludzi młodych, zmuszały do refleksji i zawsze, żeby miłość ojczyzny łączyła się nie z hasłem, ale z konkretnym postępowaniem, z tym szacunkiem i wdzięcznością naszych przodków i z tą dbałością o nasze dziś, by nasze jutro było bezpieczne. W sobotnich uroczystościach wziął udział prawnuk pułkownika Jan Chryzostom Czachowski. Jak odczytowałem opinię o Dionizie Czachowskim, że marszałka i Przyborowskiego o tym, że tam batem trzymał porządek, to młodzi ludzie, kilkunastoletni, szli do powstania i wydawało mi się, że to będzie a tam potrzebna była dyscyplina, prawda, karność, bo inaczej to oddział przepadał. W 159. rocznicę bitwy pod Jeziórkiem na pomniku przyrody Dębie Dionizem odsłonięto pamiątkową tabliczkę. Jak co roku na polanie odbyła się polowa msza święta, a pod obeliskiem delegacje złożyły kwiaty. Również w sobotę, ale tym razem w Tarłowie, odbyły się uroczystości upamiętniające podpułkownika Poziomkę. Mieszkańcy gminy Tarłów pamiętają o bohaterach swojej ziemi. W murze przy kościele parafialnym w Tarłowie została odsłonięta tablica upamiętniająca podpułkownika Stanisława Poziomka. Podpułkownik Poziomka urodził się w 1908 roku w Potoczku nieopodal Tarłowa.
Skończył seminarium nauczycielskie, ale miłość do munduru, miłość do latania były silniejsze. Ukończył kurs nawigatorów w Dęblinie. W czasie kampanii wrześniowej bronił polskiego nieba. Zawierucha wojenna rzuciła go najpierw do Francji, a potem do Wielkiej Brytanii, gdzie był dowódcą 304 Dywizjonu Bombowego. Następnie dowódcą szefa sztabu Polskich Sił Powietrznych na Zachodzie. Został zestrzelony przez Niemców w 1944 roku nad Zatoką Biskajską. Spoczywa na cmentarzu w Bilbao w Hiszpanii. Życie pułkownika Stanisława Poziomka pokazuje, że był on wierny rocie wojskowej przysięgi. Był on wierny dewizie, która wypisywana jest na sztandarach wojskowych, Bóg, honor i ojczyzna, ale był także wierny tej dewizie, która znalazła się na sztandarze Polskich Sił Powietrznych. Sztandarze, który został wyhoftowany w Wilnie przez Polki Wileńskie, przekazany drogą taką konspiracyjną na Wyspy Brytyjskie. I na tym sztandarze była bardzo ciekawa dewiza, bardzo charakterystyczna. Miłość żąda ofiary. Miłość do ojczyzny żąda ofiary i często jest to ofiara zdrowia, a jeszcze bardziej ofiara życia. I wierność tej miłości do ojczyzny przypłacił pułkownik Poziomek swoim życiem. Inicjatorem upamiętnienia swojego krajana, bohatera wojennego odznaczonego Srebrnym Krzyżem Orderu Virtuti Militari, było Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Tarłowskiej. Przedsięwzięcie to zaangażowane były również władze gminy Tarłów, na terenie której nie brakuje miejsc związanych z historią Polski. To właśnie na ziemi tarłowskiej rozgrywały się potyczki powstania styczniowego. Nieopodal Tarłowa w dniach 30 czerwca, 2 lipca 1915 roku pierwsza brygada Legionów Polskich pod dowództwem Józefa Piłsudskiego stoczyła zwycięską bitwę z oddziałem rosyjskim na froncie austriacko-rosyjskim w I wojnie światowej. Od dziś do 13 maja prowadzone są ćwiczenia organizowane przez Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Ćwiczenia to trening systemu ostrzegania i alarmowania ludności cywilnej o zagrożeniu uderzeniami z powietrza przy wykorzystaniu akustycznego systemu. Od godziny 8 do czasu zakończenia realizowany będzie epizod dotyczący statku powietrznego o statusie Renegade, stwarzającego potencjalne zagrożenie dla ludności cywilnej. Zgodnie ze scenariuszem ćwiczenia, statek powietrzny Renegade będzie przemieszczać się w przestrzeni powietrznej Rzeczpospolitej Polskiej. Na trasie przelotu powinny być uruchamiane syreny alarmowe ostrzegające ludność przed atakiem z powietrza. Powinny być nadawane dwa sygnały alarmowe dotyczące zagrożenia z powietrza. Pierwszy, ogłoszenie alarmu, sygnał akustyczny, modulowany dźwięk syreny w okresie 3 minut. Drugi, odwołanie alarmu, sygnał akustyczny, ciągły dźwięk syreny w okresie 3 minut. Jak informuje rzecznik prasowy wojewody świętokrzyskiego Marzena Chodakowska, zgodnie z decyzją przekazaną przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, w tym roku wyjątkowo postanowiono zrezygnować z włączania syren alarmowych w województwach znajdujących się na trasie przelotu uprowadzonego samolotu. Powyższe związane jest z sytuacją w Ukrainie oraz obecnością w Rzeczpospolitej uchodźców z Ukrainy. Czy uda się rozpocząć budowę stadionu lekkoatletycznego przy Szkole Mistrzostwa Sportowego? Na to pytanie wciąż nie ma odpowiedzi, a drugi przetarg został unieważniony. Nie udało się wybrać firmy, która wybuduje stadion lekkoatletyczny przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Świętokrzyskim. Zarząd powiatu unieważnił przetarg. Stadion jest też naszym priorytetem w tej kadencji, dlatego ubiegaliśmy się o dofinansowanie. Ogółem wartość tej inwestycji była wyceniona na 18 milionów. Obejmowała ona także remont dwóch hal przy szkołach średnich. Niestety po przetargu okazało się, że firma startująca w przetargu wyceniła tą inwestycję na więcej o 7,5 miliona złotych. To dla powiatu są olbrzymie pieniądze, bo jak Państwo wiecie,
cały czas walczymy z brakiem środków finansowych, cały czas walczymy z pokrywaniem straty szpitala. Niemniej jednak ten stadion chcemy zrealizować. Wystąpiliśmy też do Banku Krajowego o podniesienie wartości tej inwestycji. Niestety otrzymaliśmy odmowną odpowiedź. W związku z powyższym podjęliśmy decyzję o unieważnieniu tego postępowania i ogłoszeniu kolejnego, licząc, że może ta cena coś nieco spadnie. Kolejny przetarg na budowę stadionu i remont dwóch hali sportowych powinien być ogłoszony jeszcze w tym tygodniu. Trochę pieniędzy brakuje do założonej kwoty na budowę inkubatora przemysłowego we Włostowie. Wszystko wskazuje jednak na to, że ta inwestycja będzie realizowana. Trzy firmy zainteresowane są budową inkubatora przemysłowego we Włostowie. Najtańsza oferta, jaka wpłynęła na przetarg ogłoszony przez Starostwo Powiatowe w Opatowie, wynosi 19 800 000 zł. Jest o około 3,5 miliona złotych droższa od kwoty, jaką dysponuje powiat. W tym tygodniu Zarząd Powiatu powinien podjąć decyzję, czy dołoży brakujące środki i podpisze umowę z wykonawcą. Inkubator przemysłowy, czyli hala, docelowo w dwóch etapach to hala będzie miała 7000 metrów kwadratowych. Dzisiaj w pierwszym etapie jest to 4000 metrów kwadratowych wraz z instalacjami, z dojazdami, z utwardzonymi placami manewrowymi. Ta hala to będzie hala pod wynajem dla przedsiębiorców, którzy chcą rozpocząć tutaj swoją działalność gospodarczą i zatrudniać też naszych mieszkańców. Jaka to będzie działalność? To tylko zależy od tego, jacy przedsiębiorcy będą chcieli tutaj zainwestować swoje środki, ale powiem, że już jest duże zainteresowanie przyszłym wynajęciem tej hali. Ta hala ma być ukończona już w przyszłym roku i mam nadzieję, że zacznie prężnie działać. Zgodnie z projektem na terenie podcukrowni we Włostowie ma powstać Świętokrzyskie Centrum Rolnicze. Obok inkubatora przemysłowego ma działać Centrum Logistyczne Agro Fresh Park. Kolejnym elementem przedsięwzięcia ukierunkowanego na rolników i producentów rolnych ma być manufaktura spożywcza, która będzie skupiała już istniejące przydomowe manufaktury. Na pierwszy etap inkubatora powiat opatowski dostał około 16 milionów złotych z Polskiego Ładu. W miniony weekend odbyło się wiele wydarzeń kulturalnych, o których my będziemy mówili w jutrzejszych Telefaktach. Dziś natomiast o tym, co działo się w sporcie. Podsumowanie weekendu przygotował Krzysztof Stawiarski. 5 wygranych i 1 remis to bilans piłkarzy KSZO 1929 w ostatnich 6 spotkaniach. Podopieczni Rafała Wójcika dobrą pasce podtrzymali w sobotę 7 maja, kiedy przed własną publicznością pokonali Unię Tarnów 2-1. Wszyscy będą zadowoleni, są według mnie szczęśliwi, jak KSZO wygrywa, nie jak gra ładnie, albo sobie tłumaczymy, co my dzisiaj dobrze zrobiliśmy, ile mieliśmy piłkę w posiadaniu, jak nie zdobywaliśmy punktów. W tym momencie akurat gromadzimy te punkty i ta formuła na ten zespół po prostu na ten moment się sprawdza. W pierwszej połowie mecz nie porywał, zdecydowanie więcej działo się na trybunach. W 28 minucie blisko zdobycia bramki byli goście. Ostrowczan uratowała jednak rozpaczliwa interwencja Mateusza Zająca. Uważam, że Unia rozegrała najlepszy mecz w rundzie i tutaj piłkarsko na pewno pierwsza połowa bardzo dobra. Do momentu rzutu karnego też dobre wejście w drugą połowę. Kontrolowaliśmy na pewno to spotkanie tak jak chcieliśmy. Worek z bramkami rozwiązał się po przerwie. W 56 minucie pomarańczowo-czarni objęli prowadzenie za sprawą pewnie wykonanej jedenastki przez Michała Nawrota. Kwadrans później prowadzenie KSZO 1929 podwyższył Dariusz Brągiel. Taką swoją determinacją, konsekwencją w obronie też utrudniliśmy przeciwnikowi jakby nawet stwarzanie tych sytuacji, mimo że troszkę oddaliśmy pola, ale doskonale uważam, że zespół realizował ten plan, który gdzieś tam na tygodniu realizowaliśmy. Goście odpowiedzieli tylko raz w 78 minucie. Karola Szymkowiaka pokonał wtedy Gabriel Kieroński. Ta runda pokazuje, że mimo dobrej gry w większości spotkań, naprawdę takiej gry z pomysłem, no to punktów nam nie przynosi, a taka jest piłka, żeby sumować te punkty za trzy, no to trzeba wygrywać, strzelać bramki i tego nam
Tego nam brakuje. Po 28 kolejkach podopieczni Rafała Wójcika zajmują w ligowej tabeli 7 miejsce z 43 punktami na koncie. W następnym meczu zmierzą się na wyjeździe z walczącą o utrzymanie Koroną Rzeszów. Na początku spotkania pomiędzy ASP Zawadzki i KSZO Ostrowiec Świętokrzyski lepiej prezentowali się gospodarze, którzy w pewnym momencie prowadzili 3 bramkami. Końcówka pierwszej połowy należała jednak do wojowników. Podopieczni Tomasza Radowieckiego w ostatnich 10 minutach rzucili 10 goli, samemu nie tracąc ani jednego i na przerwę schodzili przy prowadzeniu 18-11. Po zmianie strony zawodnicy z Zawadzkich zmniejszyli rozmiary porażki, ale na nic się to zdało. Szczypiorniści KSZO wygrali 34-30, sięgnęli po komplet punktów i wrócili na pozycję wicelidera tabeli grupy D pierwszej ligi. Dla podopiecznych Roberta Serwina mecz z Arkonią Szczecin był ostatnim przed własną publicznością w tym sezonie. Ostrowczanie od początku wzięli się do roboty i po pierwszej kwarcie prowadzili 6-2. W drugiej odsłonie dorzucili kolejnych 5 goli, samemu stracili 2 i tak naprawdę schodząc na przerwę mogli być pewni zwycięstwa. W trzeciej i czwartej kwarcie waterpoliści KSZO kontrolowali przebieg gry i ostatecznie wygrali 19-9. Tą porcją sportowych informacji kończę dzisiejsze wydanie Telefaktów. Za chwilę regionalna prognoza pogody. Do zobaczenia. No więc tak, ma być ekspresowo, żeby szybko wrzucić filmiki, bez opóźnień, no bo fani nie mogą czekać. No i z Wi-Fi, które ma pełny zasięg. Świetnie pani trafiła. Światłowód pierwsza klasa. Dla rasowych influencerek. Dla puli idealny. Internet światłowodowy z inteligentnym Wi-Fi 6, który śmiga w całym domu. Korzystaj z sieci bez zakłóceń na wielu urządzeniach. Teraz za jedyne 49,99. Zadzwoń lub wejdź na fektra.pl. Kompleksowa rehabilitacja. Profesjonalna obsługa. Zabiegi dla każdego. Dostępność 5 dni w tygodniu. Konsultacje fizjoterapeutyczne. Fizjoactive Rehabilitacja. Ulica Polna 27 w Ostrowcu. Telefon 601 27 40 77. Smacznej pogody życzy sponsor. Pizzeria da Grasso w Ostrowcu Świętokrzyskim. Prognoza pogody dla Ostrowca i regionu świętokrzyskiego. Dziś w nocy termometry pokażą 4 stopnie Celsjusza. Wiatr powie z prędkością 6 km na godzinę, a ciśnienie to 1028 hektopaskali. Jutro natomiast termometry pokażą 19 stopni Celsjusza, wiatr 7 km na godzinę i ciśnienie 1024 hektopaskale. Warunki biometeorologiczne będą korzystne. Smacznej pogody życzył sponsor Pizzeria da Grasso w Ostrowcu Świętokrzyskim.